Halo, halo, wieczorne zakupki, jest i gruzik, będą odcineczki z gruzikiem, po ciemku kupione, znaczy po ciemku, kurde, elegancko, jak się pali światło, to wszystko widać, no ale kupywałem w dziupli czarnej, można powiedzieć, elegancko, zrzuciłem z lawety gruzika, co kupiłem wczoraj wieczorem. Słuchajcie, nie taki gruz, jak ja myślałem. Wczoraj go po ciemku oglądałem. No tutaj tam jakiś tego nie widziałem akurat. Oglądałem go wczoraj, dosłownie pojechałem szybko, na spontanie też, kurde, znalazłem, no to raz, dwa w lawetę i poleciałem pooglądać i kupić. Po ciemku kupywałem totalnie, naprawdę, z telefonem tylko chodziłem, świeciłem. Ale dzisiaj, jak zobaczyłem w dzień, jak wygląda ta BMK, to jestem, kurde, w mega szoku, zaskoczeniu. Zobaczcie, jak ona wygląda. Patrzcie na to. To nie jest gruz. To jest naprawdę ładny wóz. Myślałem, że będzie pognita czy coś, bo takie zdjęcia naprawdę były bardzo niewyraźne. Dosłownie parę zdjęć tylko zapytałem. Najważniejsze mi bardziej chodziło o silnik. No to dwulitrówka, 150 koni, czyli 6 cylindrów już jest. Ale zobaczcie, jak ona się prezentuje. Tam jest Zetka, stoi, też ją przyciągnąłem dzisiaj. Ale to zrobię oddzielny odcinek o Zetce. Tam też stoi jej... też E46 już polift, 2,5. Też wrzucę jakiś film. Ale dzisiaj będzie o gruziku. Gruzik dobry jest. Naprawdę jestem mega zaskoczony. Patrzcie, kurde, tutaj naprawdę nie ma rancików żadnych na tarczy. Opona bardzo ładna. Zimówki co prawda. Ale ładne zimóweczki, z przodu tarczy też w zajebistym stanie, naprawdę, nie ma rantu nawet żadnego. Co, mankamenty jakie dzisiaj w dzień zobaczyłem, no to tak, tutaj jakieś tam przytarcie. To widziałem. Tutaj jakieś przerysowanie, ktoś niby kluczem czy tam czymś tam przeciągnął, nieważne. No, słaby znaczek, wiadomo. Znaczki te lubieją się psuć. Co jeszcze? Tutaj na lusterku jakieś delikatne, ale tak, zobaczcie, ona jest bez rdzy, gdzie te błotniki, tutaj wszystko, to potrafi to gnić. Sami wiecie, wychodzą bąble, kurde. Tutaj ma ryskę, taką. A tak, patrzcie, w jakim to jest stanie. Gdzieś jeszcze chyba z tyłu na klapie? Nie, nie widzę. No dobra, co tam? Tłumik widzę, jakiś tam był dostawiony. Nie wiem nawet, co to za tłumik. Pooglądamy sobie to jeszcze auto na podnośniku. Czekajcie, bo tu coś wariuje, ten pojebany gimbal. O, co tu za tłumiczek? Jakiś porzewiały, widziałem coś tam założone. Coś tam burczy. Ale to i tak sobie jeszcze obejrzymy to auto na podnośniku, jak ono wygląda, co tam w ogóle jest. No ale tak, no w stanie jest mega, że tak powiem. Naprawdę, no tu kładzik jeszcze ze stoi. Sami się przyjrzyjcie, jak ona wygląda. W jakim ona jest stanie. No w kozackim. Tam jakieś marysy. Ja pojechałem z myślą taką, że to jest po prostu, no, gruz. Pieniądze nieduże. A tu najbardziej chodzi o silnik. No bo jednak dwulitrówka, tak? Co 6 cylindrów to nie jakieś 1,8. Zaraz sobie środek jeszcze obejrzymy. Ciach, proszę bardzo. Silniczek chodzi jak zegarek. Naprawdę jak zegareczek. W środku, co tu w środku mamy? Słuchajcie, w środku nic specjalnego. Brudne siedzenia, podłokietnik mamy. Mamy też szyberdach, chociaż szyberdach, nie wiem, tutaj nie ma tej zasłonki.
Czyżby ona tam gdzieś wpadła? Nie wiem. Kierownica, patrzcie, tylko wydarta kierownica, ktoś chyba na murzyna jeździł, kurde, tylko za środek trzymał. No nie wiem, ona ma niby 174 tysiące przebiegu. Nie wiem, czy prawdziwy przebieg, czy nieprawdziwy, po tej kierownicy bym powiedział, że ma 300 chyba. No ale siedzenie na przykład, kurde, jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, oprócz tego, że jest brudne, jest w bardzo dobrym stanie. Auto oglądam teraz z wami, można powiedzieć. Wcześniej rzuciłem na nie z wierzchu okiem, po prostu jak z lawety zrzuciłem. I teraz z wami oglądam, tak jak zabrałem. Tam widzę jeszcze jakieś pudełko jest. Nawet nie wiem, co tu nie jest, kurde, co tu mamy. Tajemnicze przejście. Czy to na schowek, na narty, czy co tam. Tu jakieś widzę kable jakieś dziwne idą. Zaraz jeszcze pod siedzeniami znajdziecie. Zawsze coś znajdę. Nawet zaraz podniesiemy kanapę. Coś zawsze tu się znajdzie, jakieś pieniądze albo coś. A patrzcie, mówiłem z drugiej strony. Ja ją zabrałem tak jak stała, gość się nie spodziewał nawet, że ja będę ją zabierał, od razu na lawetę zabrałem i tyle. No i elegancko. Znalezione. Ale czysto, pierwszy raz widzę, żeby pod kanapami tak było czysto. Pod kanapą. No mega. Było sprzątane, temu nic więcej tutaj nie ma. Jakieś kable, dziwne jakieś okablowanie idzie, co to jest za okablowanie? Jakieś pewnie do głośników, coś tu było pewnie. Dobra, to się jeszcze sobie poprawi. Co to leży takiego? Mini kamera. Made in China jakieś. Ale puste to jest. Dobra, czekajcie, a co to? A? Jakiś kabel. Jakiś kabel. Ale kabel jakiś jest. Mini kamery nie ma. Chyba, że jest tu ukryta, kurde, mnie ktoś nagrywa teraz. Dobra, to zostawiam pod dywanami. Może zaraz coś znajdziemy. Nie ma? No co, bieda, o tak powiem, jest bieda, nie? Jest korbotronik. Ale zobaczcie, z tyłu korbki, kurde. Nieruszane dosłownie. Jakby ktoś ich nie używał. Ale patrzcie, na, faktycznie kurde, na te progi nawet. Nie wiem, tu dostali. A, był taki w chromie? Chyba nie, kurde. Tu ma takie rdzawki, widziałem. Bąbelki. Ale ona z tyłu, te uszczelki, to wszystko ma normalnie w zajebistym stanie. Kurde, tutaj z tyłu ktoś, nie wiem, może nikt w ogóle tu nie jeździł. Zobaczcie, to jest w ogóle nic nie porysowane. Jak lusterko, kurde, świeci. Dobre, dobre. Tego sam nie widziałem. Idziemy tutaj, zobaczymy, co tu jest. Siedzenie. No brudne, no chlew. Jest chlew, ale to nic. Tutaj, co tutaj jest? Tu też jakaś ładowareczka została. Co tu jeszcze zostało? Żaróweczka jakaś. O, jakiś pierdowy. Naprawdę, zabrałem to tak jak jest. Jest i książka jakaś nawet. Co tu my mamy w tej książce napisane? 99 rok, 320i. I z serwisy. Coś tu było. Serwisowana do 137 tysięcy niby. Była serwisowana. Kiedy był? W 18 roku. W 18 roku, czyli... Ja wiem, może i prawdziwy ten przebieg. Cholera wie. Nie wnikałem naprawdę, czy to prawdziwy ten przebieg, czy nieprawdziwy. Pojechałem kupić gruza, jak mówię. Jeszcze tutaj zajrzymy sobie. Zawsze są pod fotelami jakieś... Zawsze gdzieś coś powypada. Ja mówię, jeszcze jej nie oglądałem. Dopiero oglądam ją z wami. Ale chyba posprzątane. Chociaż czekajcie, coś tam widzę.
Co to jest? Jakieś gówno, nie wiadomo co. Nie, nie ma nic. Nie ma nic. Idziemy jeszcze pod kierowcę, zobaczymy. Co tu jest? Dobra. To już sobie przesuniemy. Dobra, później przesuniemy. Tu jeszcze sprawdzimy na szybkiego. Czy tu nic nie ma? Zaraz może jakieś skarby znajdziemy. Tyle razy znalazłem jakieś pieniądze, różne rzeczy, gadżety jakieś, kurde. Trzeba odsunąć, co to jest? Jakiś wpis, spinka jakaś. Czekajcie, podjedziemy sobie do przodu. Czy tu nic nie ma? Pogrzebie ręką, pogrzebie. Tu schowek też, każdy czasami coś potrafi schować i się zapomina o tym schoweczku. Idziemy, zerkniemy jeszcze tu. Nie ma. Nic tu nie widzę. Posprzątał. O, tiktaki jakieś leżą. Stare. No co, jak tutaj to wygląda? Nie wiem, czy to oryginalna nakładka taka, chromowana? No dobra, ale z tyłu korbotronik. Co do środka, słuchajcie, najgorsze to jest, teraz będziecie w szoku. Tu jakieś tam małe pęknięcie. Dajcie się usadowić, kurde. Przypatrzcie się na tą konsolę. I teraz powiedzcie, czego tutaj nie ma. Nie powiem wam teraz, czego brakuje W4.6. A silniczek zaraz odpalimy. Pierdzi tam sobie. Ogólnie to co? Poduszka się pali. Standardowo poduszeczka się pali. A tak w środku? W środku jest chlew. O, zobaczcie nawet co znalazłem. Aha, ha, drewniany. Drewniany znaczek BMW. Fajny. Fajny znaczek. Jakieś tam. Co tutaj jeszcze mamy? Jakiś serwis, zapalniczka. Czekajcie, coś otwiera? Nie ma. No naprawdę, grzebię pierwszy raz przy was razem, bo nie było jeszcze kiedy pogrzebać. Tylko co z lawety ją zrzuciłem i sobie poglądamy. Szyberdach. Szyberdach sprawdzałem, to działa, tylko nie ma tej zasłonki. Ale tam w pizdu stał zasłonku. No kierownica strasznie wydarta. Kierownica srogo wydarta. O tak? Dobra, zobaczymy sobie gruzika od spodu, jak on wygląda. Pooglądamy. Mówię gruzik, bo słuchajcie, naprawdę te BMW ja kupiłem po prostu do katowania. No, kupiłem je za grosze. Miał być złom, miał być gruzik, dlatego tak mówię gruzik, żeby zaraz się ktoś nie obraził, jak ja mówię na BMW. Elegancko, najważniejsze rzeczy tutaj. Najważniejsze rzeczy do wycięcia są na miejscu. No żartuję, tylko tak. Tutaj co to za tłumiczek ten na końcu? Jakiś taki dziwny. Szrury. O kurde, a co to tam jest? Co to za przeróbki? Czekajcie, niech wyostrzy. O kurde. Co to tam się tu, co to kurwa jest? Już zajrzę sobie. Już rozjebany jestem, on tak ryczy. Takie kominy jakieś, kurde, nie wiem co to jest. Ja bym je tu pierdolił trochę kawałek. Jakoś nie podobają mi się takie do góry zadarte. No zderzak to był chyba zmieniany, to nie jest oryginalny zderzak. Dobra. Z tyłu też oponki kozackie jeszcze. Też, o, te same 23-18. Tu ma taką rdzawkę, widać sobie gnije. Kurde, czekajcie, wyłączę te radio w pizdu.
A tak, tutaj co tutaj jest, kurde? Amortyzatorki, Saxa. Ciekawo, to oryginalne, czy to zmienione? Made in Germany. Tutaj tam takie jakieś tam naloty rdzyno, dyferek zalany ewidentnie. Podcieka. Może temu, że już dostał ode mnie trochę po dupie. Nie no, coś tutaj się poci. A to nic. Nie hałasuje przynajmniej. Jeszcze. Co tutaj mamy? No tutaj jest widać burchelek jakiś wyłazi sobie. No tu już gnije dobrze. A tak, ranciki. Eleganckie. W ogóle zobaczcie, jak ona wygląda. Jak ona jest prosta. Że tak powiem. Tu jakieś tam przytarcie ma. Ale ogólnie śladi wgnieceń, zobaczcie, elegancko. Tu też pod spodem ta podłoga wygląda kozacko. Patrzcie na tą stronę. Bajka. Zaraz zdejmę osłonę i zobaczymy jeszcze, jak wygląda od spodu silniczek. Osłona zdjęta, ale zaraz zobaczycie, co ja znalazłem na tej osłonie. Patrzcie na to. Tu kępa trawy już urosła. Kurwa macie, długo ktoś tutaj nie zaglądał. Co to tu urosło? Patrzcie na to, to normalnie urosła jakaś trawa. Co to jest? No srogo. Zażygane to troszkę w oleju, ale że tutaj już zaczęło coś rosnąć. No to ładnie. Widać, że ktoś jeździł i nie zaglądał do tego wozu dawno, dawno. Tutaj zauważyłem przewód. On się już trzyma dosłownie. Nie wiem, czy on tu. Kurwa, jak on się tu trzyma w ogóle. Teraz już wiem skąd jest baniaczek na dolewanie płynu chłodniczego. Bo tu wszystko ucieka. Tutaj jak dużo miejsca. Teraz już wiem dlaczego. Tutaj tak dużo miejsca jest. Tak się zdziwiłem na pierwszy rzut oka. Patrzę, ale miejsca, co tu brakuje? Nie ma oczywiście przecież klimatyzacji. E46 nie ma klimatyzacji. W to nie mogę uwierzyć normalnie. Tam jakieś tam ma przypocenia. Ale maglownica, patrzcie, jak elegancka. Suchutka. Tutaj coś tam delikatnie przy śrubce. Ale tak, jak nówka ona wygląda. Zero brudu, zero syfu. Suchutka. Tu coś widać, że tam z pompy troszkę wspomagania. Coś tam cieknie. Ale i miska jest taka w miarę jeszcze. Powiem wam, że jestem w szoku naprawdę, jak ten silnik wygląda od spodu, w ogóle jak to auto wygląda. Tu miska elegancko, też wszystko suche. Tam silniczek suchuteńki, patrzcie jak on wygląda, zobaczcie. Jestem w szoku, co ja kupiłem. Ja to nazywam gruzem. Zmienię zdanie. Zmienię nazwę. Nie no, ale naprawdę, teraz bez jaj. Zobaczcie, jak tam wygląda ten silnik. On jest suchy. Jest kurde. Tam wyżej nawet widać. On jest nawet niezapocony. Kurwa, pizdziec, normalnie. Tu z przodu tam wiadomo, jakieś tam pierdoły, coś delikatnie, tu coś. Paseczki. No tutaj coś tam delikatnie, ale tragedii nie ma ogólnie. Tam gdzieś widziałem, że chyba z obudowy filtra oleju, chyba standard, że to leci. A tak? Kozacko wygląda. Kozacko wygląda. Jestem mega zaskoczony.
Nawet halogeny są. I co wy na to? Co myślicie o takim gruzie? Gruzie. Już nie jest, to nie jest taki gruz, jak ja myślałem. Tak wygląda od spodu E4-6, które myślałem, że naprawdę... No, że kupuję po prostu szrota, gruza, że tak powiem. I coś tam będziemy... Będę robić coś tam przy nim, jakieś dziwne rzeczy. W ogóle tak po... Po kurde, powariować trochę tym samochodem, złoić dupę, tam te opony trzeba pozjeżdżać, bo za dobrze wyglądają. O, tu widać... Tu było chyba coś malowane, mi się wydaje, albo tak już troszkę spękał, troszkę... O, tu jakieś tam przytarcie. Te przytarcie podejrzewam, że można spolerować i to zejdzie sobie. Ale tak? Naprawdę, ona pod spodem wygląda zajebiście. Tutaj ta trawka sobie urosła. Ten przewód, no podejrzewam, że on piźnie. Trzeba go zmienić. Ale tak? Panie, weź mi teraz znajdź w takim stanie, gdzie ja naprawdę to uważałem, że to jest. Jadę po prostu po E4-6. Tyle, że dwulitrówka, nie wnikałem tu za dużo. Silnik odpalił, odpalił. Ale jak w dzień zacząłem to oglądać, to jestem w szoku naprawdę. Jeszcze z ciekawości, to zaraz zmierzymy sobie lakier. To co? Teraz sobie sprawdzimy. Wypadkowość. Bemki. Z spodu było widać, jak wygląda, w środku było widać. To co, jedziemy? Na pewno gdzieś była wywalona. 130, kurde, elegancko. 120. 110. 110. 120. 120. 110. Kurde, maska musiała być robiona. 140, też nie. 130. 120. 100. Stówka. Już dalej nie idę, bo po co? Już jak miało być tutaj gdzieś rozwalone, to albo malowane, to gdzieś tu. 120. 130. 140. Nie, no to jest niemożliwe. A ten butniczek pewnie. Czekajcie, nie mogę przyłożyć dobrze. Tu akurat są... Kurde, załamania. Nie leży miernik dobrze. O kurde, rysę zrobiłem, patrzcie. Paznokciem, ja pierdziela. Pazury trzeba poobcinać. Nie, rusza się ten, widzicie? Kurde. Trzeba czujnik zmienić na taki, żeby ten do mierzenia lakieru, żeby na załamaniach było 160. Trzeba dobrze przykładać. 150. 150, 140, 150, 170, 150, 130. Tu brudy są jakieś, widać jeszcze asfalt nawet czy coś, kurde. 150, nie no, kurde, dwa butniki, maska, przód, elegancko. 150, 150, 150, tutaj. 160, 160, 160, 130. I co wy na to? Ja pierdolę, ja to jestem w szoku, co ja kupiłem. 150, 110, 90, stówka. No. Tutaj niedobrze. O, teraz 130, 120, 110. Nie, no, nie, no niemożliwe, no. Tutaj musiało coś być na pewno. Tutaj to już musi być gdzieś tam w dupkę, w boczek. Nie, nic. Stówka, stówka. 110, 100. 130, a może tu coś naprawiane? 110. Nie, no to jest po prostu... Tu stówka jest.
Dobra, ale w dupę to na pewno musiało dostać. To jest niemożliwe, że przez tyle lat nikt nie wjechał w dupę. 90. No, słabo się przykłada, kurde. 150. 90. Stówka, 110. 110, 120. 80. O, tu coś chyba było. Nie, źle przykładam. 120 pod lampami. 110. 90 i stóweczka. Tu tak samo. Dobra, może w prawą stronę dostała. 110. 120. 110. To jest niemożliwe, żeby ona była cała w oryginale. 110. 110. Stówka, 110. Dobra, wiadomo, że jak wyskoczy zaraz tam z 500, to będzie robione, ale słuchajcie, patrzcie, co tu jest. 110, 120, stówka, 130, 120, stówka. Dobra, ostatni elemencik. 130, może tu, 120, może w dół. Stówka, stówka. Kurde, no to nie jest, nie, to jest niemożliwe po prostu. 120, stówka, 90, 110, stówka. Ale słychać tu blachę. Nie masz pachli. Co wy na to? Słuchajcie, co wy na to? Ona jest cała w oryginale. Cała w oryginale. Tu ma wgniotkę, tu ma odpryski. Tu ma ryskę. Ale jest cała w oryginale. Nie była nawet nigdzie malowana, nie wiem, już nie chodzi o wypadek. Żaden element nawet tu nie był lakierowany. Sami widzieliście. Tu nie było nic. Zresztą to nawet bez czujnika. Tu jakieś tam wgniotki, jakieś tam delikatne. Nawet bez czujnika tego, to od razu widać, że to auto jest całe w oryginale. W dzień każdy, kto tam zna się troszkę, tak, to widać, że to auto jest po prostu proste, ma smak od razu. Nie ma tu, to od razu widać, po prostu to od razu widać, że to jest auto w oryginale. I tu nie ma, nie było nic robione. Jestem w szoku, masakra, ono jest całe w oryginale. Wygląda... Piździec. Wiadomo, bieda jest, no nie ma tej klimatyzacji, no nie ma klimatyzacji, to jest, jestem też w mega szoku, że to nie ma klimatyzacji, jeszcze większym szoku jestem niż to, że ona nie była rozbita, malowana, nie było tu nic robione, ale że nie ma klimy, to jestem naprawdę w mega szoku. Co wy myślicie o tym aucie? Jakie jest wasze zdanie? Co, jak myślicie, co... O, tutaj też jeszcze taka duża rysa. Ktoś śrubokrętem jakimś może zrobił kluczem na złość. No i co? Napiszcie, co myślicie o tym aucie. Jak zakup gruzika, że tak powiem. Naprawdę gruzika. Jakbyście wiedzieli, ile za nią zapłaciłem, to byście byli w mega wielkim szoku. Myślę, że za katalizator to bym więcej dostał, ale dobra, nie zdradzę ceny. Ale w jakim ona jest stanie, no to piździec, tak? Teraz pytanie jest, znaczy to może nie pytanie, mam taką sam zagwozdkę. Co z tym autem robić? No bo to był naprawdę cel taki, żeby, no może nie tyle co tam nalać oleju, kurde, ze smażalni ryb i jeździć tym w koło, tak, bo to w ogóle bez sensu, żeby takie rzeczy tam robić. Ale plany takie, żeby wypróć środek i po prostu wagę zrzucić, jakaś gleba, nawet most zaspawać. No takie po prostu głupoty, tak, jakieś głupoty z tym samochodem, naprawdę. Zima idzie, to zaraz trzeba by gdzieś było boczkiem troszkę pojeździć. Oponki jakieś tam spalić,
I w ogóle, no, takie zamiary po prostu z tym BMW miały być. Coś jakieś różnego rodzaju, nawet deskę zamierzałem, żeby wypruć po prostu wszystko, zostawić dosłownie zegar i to wszystko, żeby to wypierdolić, że tak powiem. Brzydko i tyle. Ale teraz, jak ja to auto pooglądałem, że to wszystko jest w oryginale. Mam kluczyk. Zaraz weźmiemy sobie kluczyk. Gdzie jest kluczyk? Kurde. Nie ma klucza. No tu jest bieda, no. Tu jest bieda, słuchajcie, no naprawdę. Tu jest bieda, no, żeby klimy nie było. Wezmę kluczyk zaraz. Ona zimniutka stoi, elegancka. Cyk. No kurwa, zastrzała. Silniczek chodzi, pizdziec, petarda. Kontrola trakcji. Radyjko. No, coś tam gra. A, jeszcze do bagażnika. Ja nie, tam widziałem, w bagażniku jakieś pierdoły leżały. Ale silniczek naprawdę. Lampa Aladyna tam się pali pomarańczowa. Ale to nic nie szkodzi. Normalne. Zobaczcie, jak on chodzi. Tutaj pierdy są, wiadomo, jakieś. Tu są jakieś tam wypierduchy. Ale tak? Przysłuchajcie się. Jak pszczółka chodzi. O, dosłownie. Jak pszczółka, patrzcie, tu pszczółkę nawet mam. Urobiłaś. Silniczek chodzi jak pszczółka, albo jak osa. Tu widać zasmarkane to. Płyn jest słabo. Słabo z tym płynem. Nie pokazuje. Ale silniczek, no, cyka przepięknie. Tu tylko wypierdziane temu tak pierdzi. Ale tak to luks. Ja miałem zobaczyć, co tam w bagażniku jeszcze. Tam widziałem jakieś pierdoły, gadżeciki. Tutaj oczywiście płyn do nalewania. Temu chyba jest, bo wycieki. No co, tutaj jakieś lampki, widać, że to brakuje tych osłonek. Tutaj tak samo, nie wiem dlaczego, gdzie to jest. Olej na dolewkę. 5W40, kastrolka, no jakaś wycieraczka nawet jest. Elegancko. Kurde, zgaszę, bo się zaraz tu otruję. Kurde, drzwi się coś słabo domykają. O! Coś tu było. Elegancko. Szybka w oryginale, szybka w oryginale, ta też. No, z przodu. Nawet z przodu szybka w oryginale. Pierwsza szybka. No może nie wiem, może druga, ale nieważne. Oryginalna. Pizdziec. Pizdziec, fura. Co tu jeszcze z tyłu? Ja kupiłem, o. Tak jak mówiłem, zabrałem z tymi z wszystkimi pierdołami tak na szybko, na spontanie dosłownie. Jakieś przewody, kurwa, co to jest? Tu pewnie. O, cincze. O, wzmacniaczek można pewnie podłączyć jakiś. I będzie łubu-dubu. No to trzeba będzie sprawdzić, kurde, wzmacniacz mam. Co to tutaj jest? Tu jakiś pewnie prąd załączający wzmacniacz. Na pewno. Od radia sygnał na 100%. Cincze. A tu mamy co? Akumulator. No i tutaj się podepniemy. Kurde, jeszcze muzyczka będzie tutaj grała. Elegancko. Tu brakuje, widać jakiś tam pierdół. Widać, że tutaj ktoś coś grzebał. Co tu jeszcze jest? Co tu jest?
Co to kurde jest? A żarówek na zmiany kurde dał. I tutaj żarówki. I tu jakieś. Kurwa, tak często zmieniam żarówki. Tu elegancko. Podpóreczki są. Jedna. Jedna? No, powinno być dwie. Wydaje mi się, że we 4-6 kiedyś. 4-6-34 miałem dwie podpóreczki. Jedna? Kurde, nie wiem. A może to było z dwóch BM-ek po prostu. Temu miałem dwie. No co, minus jest taki, że we 46 moim zdaniem, że siedzenia się nie składają. Nie wiem, a w kupejce chyba miałem składane. Kurde, już nie pamiętam. Wiem, że też miałem jeszcze wcześniej też limuzynę. No i niestety te siedzenia się tam nie składały. To jest taki zajebisty minus, powiem, że pizdziec, naprawdę. No bo żeby coś przewieźć czy coś długiego, no i tutaj już, kurde, te manewry się kończą, niestety, no. A tak człowiek by złożył siedzenia i, kurde, nie wiem, można sobie przewieźć pralki, nie przewieziemy, ale deskę do prasowania już można zabrać z Ikei. No, o, czekajcie. Tu jeszcze zerkniemy. No elegancko, kombinerki są, kluczyk jest, to jest. Tu kluczyka nie ma, tu śrubokręcik powinien być jeszcze. Tu powinno być zabezpieczenie, tak, te do kół. Co tu jeszcze powinno być? Nie wiem, ale są kombinerki oryginalne BMW i dziesiątka, jest zajebiście. Dobra, zamykamy. Kurwa, ona nawet... Ona tak dobrze wygląda, że ja jestem w szoku. Normalnie E46, każdy z was dobrze wie, że lubi rdzewieć. Błotniki, naprawdę, one niektóre to mają takie babole tutaj wielkie, że to w pale się nie mieści. A ona nie ma. Tutaj to nie jest rdza. Tu też jest czysta, wszędzie jest czysta. Ona jedynie ma w dziwnych miejscach właśnie, w bardzo dziwnych miejscach. Tu. No kurde, czemu akurat w tym miejscu? Tutaj, czyżby coś tutaj poobijało, temu woda jakoś polazła? Nie wiem, ale to już jest dość spora korozja. A tak? Tu jakaś rysa, wiadomo, ale spody, drzwi, wszystko. Tu jest eleganckie, tu jest zero rdzy. No i tutaj ma, takie ma punkty właśnie, nie wiem, tutaj ma tą rdzawkę. A tak, tutaj zawsze też, kurde, w nich rdzewieje. No ale to też czasami już jak coś było robione to, ale przy zamku. Miałem kiedyś w kupejce tutaj, kurde, też była, zdaje się, nie była rozwalona, a tutaj babole straszne były. Tutaj jest też zajebiście. No tutaj ma tą rdzawkę. Tu i to też już mięciutko. A tak, tutaj nad kole elegancko. Tu też nic się nie dzieje. Kurde, kurbotronik działa.